Proszę Państwa, no jesteśmy w takim miejscu bardzo newralgicznym, bo to jest tak Jana Pawła i Solidarności. Zapraszamy. Jana Pawła i Solidarności. Radio Koncita, chodźmy na pocztę. Ja tutaj czekam, proszę Państwa, na telefon z Euro, Bank Euro, bo czekamy na, proszę Państwa, konsolidację. Mam wrażenie, że zaraz ktoś mnie tu zaczepi. Takie różne typy chodzą, proszę Państwa, że zaczepi. No, także ten kościół to przesunęli, proszę Państwa, o 60 metrów, no, do przodu. Dlaczego? Dlatego, że te kościoły się wyrywają, w sensie autorytarnym rządzić chcą. I teraz akurat objawiła się linia Mysia. I nie każdy to chce, a tu jednak jest Mysia. Wszystko stare. Stary tramwaj, stara wiara, stary papież, o co chodzi? Papież musi być stary. Papież nie może być mężczyzną 15-letnim chłopcem, proszę Państwa, bo słychać takie te słowa moherowe, co to kogo obchodzi, wiecie Państwo, że oni po prostu chodzą na msze do rzymskokatolickiego i łacińskiego kościoła. Co to kogo obchodzi? Bardzo wiele rzeczy jest po prostu nieczynne i co to kogo obchodzi? Przepraszamy, a ty przyjdź jutro. Ale proszę Państwa, jeszcze popatrzmy się na tej wielkości tego skrzyżowania i wróćmy, proszę Państwa, do promocji Play. Może być ona dość interesująca. Oto ona za 0 zł. Proszę Państwa, wszystko za 0 zł. Proszę Państwa, o to chodzi, że jak to Biblia mówi, że będą pieniądze i nie będzie można nic kupić. Będą pieniądze leżały na ulicy. Taki czas, a w Ameryce to już się stało, bo ludzie, którzy są strasznie bogaci, nie wiedzą, co z tymi pieniędzmi robić i na przykład, co robią oni sami ze sobą. Oni odbierają sobie życie, bo oni, powiedzmy po prostu, nie chcą żyć. Odbierają sobie życie i zostawiają pieniądze, nie wiadomo komu, bogactwo. No, także Radio Koncita. Sekrety ludzi, proszę Państwa, w Ameryce. Ludzie inaczej myślą. Nawet, proszę Państwa, mówi się o tej Szwecji. Zapraszamy do marek. Tam jest tak troszeczkę tak mało miasteczkowo i bardzo fajnie w tych markach. O, właśnie, będziemy mieli tam kamery obrotowe jako detektywistyczna firma. Proszę Państwa, będziemy miały super pracę. Proszę Państwa, zapraszamy do Marek, już będzie dobrze. Już będzie dobrze. Do Marek. Zapraszamy do Marek. Małga mówiła, że jak przyjeżdżała ze Szwecji, jako tej takiej drugiej Ameryki, już sądy mam przed sobą, to wszyscy się na nią gapili, bo ona te kucyki jako ta mnie naśladowała. Pippi Longstrump. Kucyki. Pippi Longstrump. Kucyki. No spotkałam się dzisiaj z Niuniusiową. I proszę Państwa, piękne taki futro miała. Piękne futro. Mało ten dziad nie najechał na naszą kamerę. Jako appendix radia to kafemy obrokoncita Barbie Baby Langstrumenstra. Piękne futro i butelki zbiera, makulaturę. I co się może kto zdziwi, proszę Państwa, co ta kobitka tu robi, czy to się rozdaje. Też idzie do, też chce zarobić po groszu, co się rozdaje. Także do sądu, możemy pójść do sądu, proszę Państwa, i się sądzić. Oto sądy.